po słońce trochę, ale kijowo. Cześć siemanko, witacie w kolejnym vlogu. Jesteśmy dzisiaj na polu z Łukaszem i z Patrykiem i będziemy sobie, zobaczcie, bryskać pszenicę. A że jestem nygus, postanowiłem sobie, że dzisiaj zrobimy sobie, razem popryskamy. Nie będę musiał jeździć wiele razy ze swoim opryskiwaczem. Także będzie traktor mój, operator nie mój, znaczy mój też, nie mój, i opryskiwacz bury. Taki mądry z GPS-em, antena chyba nie zgubiona, także będziemy działać. Zobaczcie, później wejdę do środka, do Patryka. Zobaczcie, jak to działa. Na razie widzimy rozkładanie, jak to wygląda. Te LEDy, żeby świeciło od spodu, byłoby fajnie, nie? Tylko te kabelki tak... Te kabelki łączyłem, ale one ciągle się rozłączają. Trzeba by coś, jakiś kabelek taki inny. Znaczy tutaj ja myślę, żeby na LEDy takie założyć, lampy dwie i żeby to świeciło na boki. Rzadko w nosy pryska teraz. No. Pyłek leci, jak widzicie, prosto na nas, żeby było ciekawiej. Śmierdzi nam prosto w twarz. Leciutki wiaterek, ale myślę, że na jakiegoś dużego wpływu nie będzie miał. Już nie w niedzielę, rośnie. Nie w niedzielę, tak jest. U mnie ciśnienie. Krzyśka urośnie. Miejmy nadzieję. Tu jest pszenica wilejka. Tak, widzicie, kolorek ma ładny, dostała sobie tam niedużo, a za to została, przecież dyrektywa nam mówi, nie wolno za dużo siać. Ale chciałbym wam, zaraz wam pokażemy, ale zapachy ostre. Zobaczymy sobie, słuchajcie, pokażę wam tu, jaka tą pole mam od niedawna. Wcześniej tam użytkowników było więcej niż nie jedna klientka z Roxy miała. A pokażę wam zaraz to, jak przejdziemy z Łukaszem. Jaki jest haber normalnie? Taki jeszcze tutaj patrzyliśmy z Patrykiem, taki jest plac po środku, musimy coś z tym zrobić. Patryk stwierdził, że są braki wszystkiego. Na tym placu, tu i tam z tyłu. Rozrzuciłem sobie, zostało mi, wiesz, tego kizerytu i rozrzuciłem ten kizeryt po wierzchu, nie? No, coś może, wiesz, no zobaczymy, nie? Takie place na polach. Także zobaczcie sobie tutaj, jakie są chwasty. Piękne, zielone. I mróz nie szkodzi, nic, absolutnie. Widziałem, że na mrozie, tak jak Patryk mówił, po mrozie jest... Taki bąbelek, taki, nie? Taki bąbelek się robi, na pomrozku. Czyli coś może zastanawiać właśnie, skąd to powstało. Ale tutaj w ogóle mam, słuchajcie, mega, mega ilości kabru. Akurat go nie widzę, nie wiem, kiedyś... Może wino ktoś z tego robił, ale w dzisiejszych czasach raczej już się nie robi. Ale gdzieś tutaj go jest, są takie miejsca po prostu. Nie, to są jakieś inne. Jest, ale już. Zobacz, jak on poszedł ty, Patrz, jak był taki mały niedawno. No. Tak, jak szukałem go małego, ale dawno tu nie byłem. A powiedz mi, słyszałeś teraz coś, nowe wiadomości na temat buraków? Znaczy? Odbiło mi się o uszy, że przyszłego roku, czy jakoś wchodzi, w ogóle mają być zostać wycofanych 60 substancji z rynku. I mają wypaść takie rzeczy, na przykład coś tam Fenmidifam, Desmodifam, Etofumesat i tak dalej. Coś słyszałem, ale... I ma być to od razu w nasionkach, rzekomo ma to działać, oprysk jakiś, że ma ci nie rosnąć te chwasty. Nie chce mi się wierzyć, żeby 40 cm nie rosło chwastów. Nie wiem, od jednego nasionka. Strzelce prawdopodobnie wzięły 4, 4, 4. O, fajnie się składa, zobacz, podejdziemy, żeby widać, jak przy słupie składa, zobaczcie. Strzelce wzięły prawdopodobnie na 9 hektarów tego, na próbę. I to, słuchajcie, taka jednostka z buraka ma kosztować 1900 zł, nie? Już z tym. Z tym niby opryskiem, nie? Ja jakoś tego nie widzę, nie wiem, może ja się nie znam, ale nie chcę mi się wierzyć, że tutaj otoczka w tym. Zobaczcie, jak składa sobie. Pyk, pyk, o. A ja musiał wychodzić ręcznie. Słuchajcie, i że zadziała tak daleko od tej otoczki ten oprysk, nie wiem, ileś 20 cm w jedną stronę, czy ileś, no kurna. O, polecę z boku, to będzie widać fajnie, jak to zamyka. Tak, tak widzicie, sobie go przymknął i ciach. Śmierdzi niemiłosiernie. Nie wiem, to bardzo dobrze. To jest jedyny sprut, który gdzieś tam w życiu może być skazany. Słuchajcie, te słupy tutaj telefoniczne idą, chociaż ten kabel widocznie czegoś potrzebny.
ale no upierdliwe są strasznie. A te słupy nie połamały ich dwa razy temu, tak? Wiesz dwie kiedy? Dwa tu padły, zaraz ci powiem jakie były okoliczności. Ale to może dokończymy za chwilę, Patryk wiesz, może coś mądrego nam jeszcze to powie. Pokazaliśmy jak fajnie lance zamykasz. Tak. Przedstawiliśmy, pokazujemy tutaj troszeczkę chwasty. Orientujesz się co w tym środku, jakie substancje czynne są? Pinoxaden 2,4-D, Florasuram i Piroxulam bodajże. Cztery są substancje, jeżeli chodzi. Dwa takie, które biorą nam jedno liściemne, jeden mocny Pinoxaden, który też nam zwalcza i wyczyńca, i owiec głuchy. No i dwie substancje też na dwuliścienne, w tym jeden mocny regulator wzrostu. Czujemy to po zapachu. O, właśnie, czujemy. No, bo to pachnie jak w dawnych czasach. No właśnie, pokazuję tutaj mega, pamiętasz tego Hubble'u, ale już podróż właśnie, aż nie zobacz jaki. Aż jestem zdziwiony. No. Kwestia jest tego rodzaju, powiedz mi tutaj, ja widzę chyba po roślinkach, zajdziemy może głębiej, bo to zobaczymy na innych polach, tu jest taka akurat trochę gorsza, chociaż kolor ma ładny. Jeżeli chodzi o grzybówkę, to czy już będziemy musieli startować, czy jeszcze powoli? Na razie nie, bo widzę na razie nic tu się nie dzieje. Tak, trochę kurzu mam, nie? Troszkę. Pewnie tam jakaś na dole zajdziemy, ale tutaj to ci powiem, ci się chabru. No właśnie mówię, że tyle jest tego chabru, że dlatego przyjechałem to pole pierwsze pryskać, bo to jest, wiesz, to pole od dwóch lat mam dopiero, było wiosenne zboże i się nic nie działo, nie? A teraz zimowym zobacz. Tutaj mamy wilejkę, tak? Nie, tu jest już kawałkiem, tam wilejka jest to tamto, bo brakło, a tu jest też Lima Grain Utah, nie? Tak, Utah. Powiem ci, że jest naprawdę, jak na tą chwilę, dość zdrowa. Tylko jedynie patrzyliśmy tutaj z Kaszem, że są te takie, niektóre ma ten dąbelek od mrozu, co on powiedział, nie? No to od mrozu. No ale zobaczcie, jakie mega ilości chabru. No tutaj już szkoda, że właśnie na jesieni tego bizona nie zrobiłem bizonem. Teraz bizony. Się zazieleniło. Gdzieś jak pamiętam, jak byliśmy tutaj 2-3 tygodnie, tak nie było zielone, teraz się zazieleniło, no, bo zaczął... ale to znowu haber. Haber, haber. A nie przenikło. Przyjdziemy na pewno na to pole za 2 tygodnie, pokażemy jak będzie, jaki był efekt działania. Dobra, jakie? Chłopaki, wy sobie chodźcie, gadajcie, ja jasne. Pryskam, bo dzisiaj musimy sporo pryskać. Tak jest. Także słuchajcie, sytuacja jest tego rodzaju, że nie wiem, pamiętacie na pewno, były u mnie pokazy Kuboty i jak maszyny zjeżdżały, bo tych maszyn ma naprawdę dużo, przyjechał tir, który przywiózł, słuchajcie, duży ciągnik Kuboty, jakieś to było tam, nie wiem, coś tam, symbol 135 czy jakiś, z kosiarką, o, chyba 8-dyskową czy ileś, czy 7-dyskową taką Fernelanda. Czy to już była pod barką Kuboty, nie pamiętam. I jak tam zjeżdżali tamtą drogą, była disco, były linki. No stwierdzili, że jest, trzeba zjechać z lawety, bo zawadzą i zjechali. Ale jak już po pokazach zabierali, się zapomnieli. I wiesz, był, kosiarka była postawiona na sztyc wysoka, na tirze. No jak pociągnął kable, to koguty pobrywał przy ciągniku, a kosiarka zerwała druty, czy tam kable druty też jeszcze były i położyła dwa słupy, nie? Ja myślałem, że to tylko była nie. Była. Nie. To są telekomunikacyjne słupy. I przyjechał gościu, słuchajcie, przyjechał gościu, no ale to mieliśmy nieraz problem Jaguarem wcześniej, bo był naprawdę nisko bardzo. Przejeżdżał to Piotrek, to musiał patrzeć na rurę, czy żeby nie zawadzić rurą wysypową. I przyjechał gościu, ano kto połama słupy. A zabierali te maszyny, wyczuł, że może ktoś ten czy ktoś mu powiedział, a kierowca powiedział mu tak, co zabierał któryś tam ten sprzęt, albo to by nawet trafiło na niego, nie wiem. Mówi, a jaka powinna być wysokość kabli do tego montera, nie? A gościu, no tam powiedział mu ile. A ile było? Do widzenia. Gościu się zabrał i pojechał, nie? No bo naprawdę było tak nisko, że tutaj już ja miałem przygody tam dalej, słuchaj, z rozrzutnikiem. W nocy robiłem, klapę wysuwałem do góry, tak? I no przechodziło, przyszedł wieczór, gdzieś był minimalnie, że zapała klapa i te druty jeszcze metalowe. Mhm. Pociągło w pół, tam z 600 metrów w pole tego druta, później zwijaliśmy to. Widocznie te druty są potrzebne jak kurwie majtki, bo do tej pory są niezałożone, pozwijane, nikt nie narzeka, że telefonu nie ma. Po prostu są z zewnątrz, no, założyli kiedyś. Zostały i tak po prostu se są, nie? No, my to czujemy tylko. No później pokażę jak to się robi, tak to wiesz, sam mógł to mogę poogarniać, nie mógł czasu nie zawracać, no ale... Ale powiem ci to, brawo 400, łatwo się nauczyć, wsiadasz i praktycznie wiesz. No on też właśnie tłumaczył mi, że pierwszy przejazd robisz... Na obkoło startujesz pracę, przejeżdżasz na obkoło, no i później ci pokazuje gdzie wjeżdżasz. Tak jakby miał ścieżki przejazdowe. W ten sposób. I dokładnie jedziesz po linii, której masz jechać, zresztą wsiądziesz... Znaczy jak jest, to no jasne, pokażemy, ale tylko tutaj pole jest prostokątne,
tak jest prosto. Gorzej jak gdzieś tam masz jakieś, no też się zmieści. Wjazdy, przejazdy, niech tam te cudaki, nie? To też pewnie daje jakoś tę radę, wiesz, człowiek się przyzwyczai. Wjeżdżasz po prostu, jakoś prostujesz to i komputer sam wyłącza po poszczególne sekcje. Po trzy dysze chyba wyłącza. Aha. 3-4 dysze. Czyli minimalny gdzieś przesmyk może zostawić, czy wtedy dopiero na kupę lekko zajedzie? Lekko chyba na kupę zajedzie. Aha. Kurde. Jak masz takie pole, to gdzieś będzie widać na komputerze. Czyli teraz dojechał do poprzecza i on zobaczył, że na kupę sam rozłącza, tak? Tak, sam rozłącza. I sam załącza również? Sam załącza. A, on ma tylko jechać, nie musi pilnować. A tu człowiek pilnuje, tam rozłącza, tu się patrzy, tu gdzieś skręcisz. To jest wygoda. No będzie trzeba zmienić w końcu chyba ten opryskiwacz, to tyle 3 hektarów. I oszczędność, bo jak idzie na kupę, jak coś przypalisz, środka coś więcej wypryska, że tak to, to się zwraca. W jakimś czasie, ale to się zwróci. A mówią, że inwestycją, która najszybciej się zwraca, to jest alkohol. No. Może, nie wiem, Patryk poszedł, w tych większych to szybciej się zwraca. Patryk poszedł, bo właśnie byliśmy przed chwilą na plantacji rzepaku. No i są takie nieciekawe rzeczy, wychodzą, że nie chce zdychać słodyszek. Pryskany pyretroidem, acetamiprydem, proteusem, klienci dzwonią i cały czas jest. To chyba nowe naloty po prostu. Środek dopiero zaczyna działać jakoś tam głębinowo i czekamy do jutra. Albo jakiś jest po prostu pancerny. Ale może, chociaż nie powinien się odpornić. Bo my się staramy zazwyczaj te substancje zmieniać. Robić 3 zazwyczaj zabiegi są na rzepak, na robaczki. Ale chyba mógł się, nie powinien się odpornić, ale mógł. No zobaczymy jutro. Podejmiemy decyzję, czy poprawiamy, czy czekamy po świętach. No właśnie, dziwna sytuacja, ale rok też dziwny. Zobaczy, że taka susza była o tej porze, to jest masakra, nie? Ta susza też może mieć wpływ na... No na pewno ma. Ja ten środek się dobrze nie wchłonął, bo roślina nie gospodaruje wodą. Wszystko trzyma, nie chce nic wchłonąć nowego, się stresuje. No i środek się nie wchłonął, ten słodyszek gryzie, powinien go troszeczkę przyhamować, a nic się nie dzieje. No i składaneczko. Memory 5. I ciach. U mnie na grzyba drugi zabieg robiłem w zeszłym roku, to świętej pamięci Yeti biegał, bo przyjęcie dużo i składał, nie? Trzeba powiedzieć, Boże, podjedź, co? Dobra. Łukasz. Albo ja wskoczę na brzeg i pojadę z Patrykiem, ty! Teraz tam, Krzysiek, nie? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, pojedziemy tam do drzwi, trzymał. Pan do łóżki? Dobrze, żyna. Dobrze, żyna, dobra, po drodze wyrzucimy. Fajnie, wygodnie, nie trzeba się o nic martwić, bo on sam za siebie robił wszystko, nie? No, ten widziałeś, ten przejazd, już boczne nie działały nam sekcje, bo sobie wyłączył. No się zobaczymy, chcę zobaczyć, jak to wygląda. A teraz musisz sobie stopować go, żeby on co nic nie mierzył teraz, tak? Dobra, to chcę z boku stoję. Jedź. Po hektara 50 niecałe, nie? Tutaj? No. Mniej. Hektar 40, gdzieś tak, nie? No, tak może być. Czy wiesz, wiadomo, że to nawet jak będzie komputer, czy Bóg wie nawet co, to co do jednego ara tego nie zrobi, bo gdzieś tam przyłoży na dłoże minimum centymetr w tą czy w tamtą, nie? Tak, więc zobaczymy, ile w tej hale, w tej więcej. Wyglądało hektar 47. No, ciutkę mniej jest. Ciutkę mniej. Chyba, że ja się worałem komuś. A może? Istnieje taka opcja. To już tutaj jest? Tak, w lewo ten asfalt w lewo bierzemy. A to co się świeci, to co możesz się zamykać też, czy jak? To? Tak, no ale mam wyłączony główny zawór, a tu wszystkie sekcje włączone. A, także jest. I tak nie będzie pryskał, i tak nie będzie pryskał. I w lewo tu. Kolejna plantacja. A, bo to na wałku nie włączasz, wałka to sobie prosto jedziesz, tak? Tak, jedzie sobie, nie wszystko. Tak, bo on przecież prosto się trzyma, bo on jest... Cały czas się miesza. Rozumiem. Ty masz dupę, nie? Ona lepiej wyglądała od początku. No i w ogóle te pole, bo tutaj tam w sumie tam mam drugi rok tamte pole, nie? Tutaj już była kukurydza, ileś razy pszenica. Czy od tamtej strony gdzieś wjeżdżamy, Możesz, nie ma problemu. Jak tam przyjeżdżę, mnie podoba, nie?
wyjdziemy sobie od budynku tamtego i tu masz tak niestety, no musisz to jakoś pojechać, widzisz, asfaltem kawałek złapać czy coś, żeby tutaj to wjechać, nie? No, dobra, tak jest. No, sąsiadka jeszcze warzywek nie ma zasianych, wiesz, też nie jest problem. Może od drugiej strony, wiesz, Patryk, bo tam masz taki, no, bo tam masz taki, wiesz, polski pasek, tylko złapiesz sobie poprzek od razu, nie? Ile masz hektarów tej księżki? Cztery coś będzie, nie? I sąsiad zamyka szklarnię, znaczy tunel. No może albo się odsuniemy trochę dalej, żeby mu tam nie... Bo w którą wieje? Akurat w tą chyba wieje. Musimy zobaczyć, wiesz? No tak, na tamtym polu, no w tą biało. A zanim dookoła objedziesz, to może ja tam przejdę i mu zamknę i pootwieram później. No. Muszę wyjść, wtedy nie pokażę, ale później pokażę, jak działa ten. No i to sobie powoli wjedź. Muszę rozstawić akurat. Ktoś tam chodzi, może Kamil, to Kamilowi powiem, że... Zaraz mi powiemy. Jesteśmy na kolejnym polu z Patrykiem, słuchajcie. Również Juta wygląda kolorystycznie bardzo fajnie, mi się wydaje. Jeśli chodzi... Tu jest dużo lepiej, ale na kamerce i tak będzie wyglądała, że jest jasno. Byliśmy przed chwilą na polu z rzepakiem u znajomego, no też niestety jest robactwo, które nie spadło. I jeszcze jakieś nowe robactwo, Patryk, co tam wykryłeś? Łuszczynow. Oprócz słodyżka jest jeszcze, już jest chować podobnik, czyli łuszczynowiec. I to na jednym pąku było nawet 3-4 sztuki, to jest naprawdę bardzo dużo. Ale się zrobiło ciepło, robactwo się ruszyło, susza. Tu masz bardzo ładną miotłę, jak Krzysiek. No widzę, ale nie jest jej tak dużo, nie przesadzaj. Ale zobacz, jak ładnie odżywiona, jak się chce. Słuchaj, no, bardzo mało nawozu jest, dyrektowa, azotonowa, nie możemy za dużo dawać nawozu. Ale jeżeli chodzi o zdrowotność, słuchaj, Łanu. Tutaj lekko widać jeszcze fioletowe przebarwienia, to tych przymrozków, które były w ostatnim czasie. Ale coś tam takie... troszeczkę, patrz, takie troszkę jakby coś, on tutaj, nie? No i tutaj najprawdopodobniej też żerowała trochę dorosłe owady skrzypionki, z tego co widzę. A skrzypionkę mieliśmy na ostatnim polu, nawet ci pokazywałem wtedy tego dorosłego owada. Tam jakiś ucieka, ale to chyba nie szkodliwy. To widzę, z tego co widzę, jest naprawdę dość zdrową odmianą, mało na niej jest, dopiero pierwsze objawy, jakieś przebarwienia septoriozy najprawdopodobniej, ciężko to jeszcze ocenić, by było trzeba mieć lupę, ale ogólnie dość zdrowa odmiana, nawet podstawa ładna, biała, bez objaw, czy to fozaryjnej zgorzeli, czyli tak, patrzyliśmy na przeżycie, jeżeli chodzi o salto, praktycznie za tydzień trzeba by już wjeżdżać z zabiegiem, a tutaj można swobodnie, mi się wydaje, że te 12 dni albo nawet 14 dni jeszcze nic nie ruszać, prawda? No, aczkolwiek ja tam jestem zdania, że... Lepiej wcześniej zapobiegać i leczyć. Bo my nawet może teraz nie widzimy tej septoriozy, a ma ten okres utajony, jest w ciągu tych 21 dni. I przyjdziesz tutaj za 3-4 dni, a się okaże, że już jest wysyp. Zawsze lepiej zapobiegać. Czyli co, temperatura, jeżeli jest taka bardziej ciepła, to sprzyja raczej. Ale gdy była wilgotna, bo wilgoci właśnie nie ma, dlatego może też... Aczkolwiek na początku wilgoć była do rozwoju grzybów, a teraz przychodzi ciepło. Także będzie trochę, może nie będzie jakieś bardzo duże nasilenie, ale myślę, że przed będzie. Przed była kukurydza, pamiętacie, kombajnowaliśmy w zeszłym roku. O, zielsko jak ładnie wygląda w rowku. Ale tu zaraz Patryk jest, walczy. Tak, nie, źle z zielskiem, trochę. Na tym pierwszym polu to mieliśmy habla. No tam to mówię, dopiero drugi jak te pole użytkuje i tak było wiosenne zboże, nie bardzo tego wiesz. No. Stopnowo sieję z kukurydzę, jakieś tam powiedzmy buraki, których ja teraz już nie sieję. Idzie to ogarnąć i idzie to po prostu z czasem to zielsko w jakimś stopniu wytępić, nie? No tak, to nie jest od razu. No. Dobra. No dobra, czyli siadaj, jedźmy się jeszcze, przejdziemy tutaj, przejdziemy się tutaj na rzepak akurat w brzegu, bo on tu dochodzi do mojego pola i teraz zobaczymy to robactwo. A właśnie, czekaj, był jakiś kawał w robactwie, dobry, a powiem. Pani, rozumiesz, w szkole pyta się dzieci, co to jest konkordat, nie? A propos robactwa. A no nikt nie wiedział, no to mi do dzieci, no wiecie się od rodziców, na następnej lekcji was spytam. No i przychodzą sobie dzień, no i pani mówi, no słuchajcie, no to, wiecie co to jest? Więc graczka się przypchnęła, zobacz, bo tam kawałek pusto, nie? Co to jest konkordat? Jasiu się zgłasza. No powiedz Jasiu, co to jest? Mówi, prze pani, to mi się wydaje, to będzie jakieś robactwo, nie? A dlaczego tak myślisz, Jasiu, to będzie robactwo? Bo jak się wczoraj ojca zapytałem, co to jest konkordat, to powiedział, że konkordat koło chuja mu lata, to chyba jakieś robactwo będzie. Także to a propos robactwa. Idziemy sobie zobaczyć robactwo. Pewnie
Kasper, zrobi tytuł odcinka Robactwo. Chcemy właśnie zobaczyć, bo coś ten, robaki właśnie nie są, słuchajcie, oglądamy różne. No zobacz, o, ale patrz, Biedronka. Czy Biedronka jest jada? Chyba nie. Okay. Zobaczcie, jak to jest widać, bez, ja mam pokazać chwilę na ręku. Cały pąk, zobaczcie, jest z jednego pąka. I to chować też jest. I właśnie to chować, co przed tym Patryk powiedział, zobaczcie, z jednego pąka. I tu na pewno już był robiony zabieg, aż ręka się rusza. Nie wiem, czy chyba, no nie wiem, może gdzieś się padało, ten problem tak nie występuje. Zabiegi robione, a słodyszek sobie śmieje się. Jest, no jeden robak jest martwy, dwa, trzy. No ale zobacz, ile jest żywych, tak? No. Może jeden zemdlał z wrażenia, albo coś tam, nie? To wiesz. No, przestraszył się. No. I to praktycznie byliśmy na innych łanach. Tam było mniej, nie w każdym pąku, a tu zobaczcie, to obcząsne z tego jednego. Patrzcie, zobaczcie. Cała ręka. I zabieg zrobiony, nie wiem kiedy, może dzisiaj też, ale wcześniej zabiegi nic nie pomagają, nie wiem co się dzieje. Tak jak rozmawialiśmy, że chyba to sucho, ciepło roślina gdzieś tam sokami nie krąży. Nie no, patrz, u mnie się trafił jeden nieżywy, dwa nieżywe. Ale może na 30, nie? Czekaj. Tak, chyba są nieżywe. Popukaj go. Nie, rusza się. Sparaliżowany jest po środku. Ten jeden nieżywy. Jeden. Na wszystkie. Plagi egipskie jakieś. Z pszenżyta nie jestem bardzo zadowolony w roku, ale z pszenicy jestem jak na razie. Odpukać, zobaczymy co ta susza nam przyniesie. Na razie jestem zadowolony. W zeszłym roku też byłem zadowolony. Do pewnego czasu, gdy nie przyszła susza i zniweczyła potencjału, powiedzmy, który szedł na dyszkę, przynajmniej na te 9, przynajmniej ktoś powie, zara, dychę by miał. Zrobiło się 5,5, nie? Drobne ziarko, wyschło wszystko. I powiem ci, że ten drugi zabieg, drugi w sumie, bo przecież jak już nie było po co robić, grzybobójczy, się zastanawiam, czy ja jeszcze nie zaszkodziłem jej, zamiast jej pomóc, nie? Zależy, w którym momencie tak naprawdę robiłeś. Teraz to już dokładnie nie pamiętam, nie chcę tutaj, wiesz, i rzucać jakichś nieprawdziwych haseł, ale no było robione to naprawdę w takim czasie, obserwuję, więc staram się robić naprawdę to tak, jak powinno być, nie? Też robiliśmy. Wiesz, jak zrobiłem pierwszy zabieg, pamiętam, robiłem, to był nowy środek. Bayer czy Bass wprowadził nowy środek? Tokata Duo. Tokatą robiłem pierwszy zabieg. A drugi był robiony chyba coś BSF-u i taka porządna, wysoka półka. I właśnie przyszła ta susza i chyba to jeszcze, zamiast pomóc to... I sam się, ja z początku się zastanawiałem, mówię, kurna, odwaliłem coś chyba. Ale pojechałem do innych, na inne pola, do innych ludzi, patrzę, też wszystko to samo schnie, nie? No wody brakowało po prostu i tyle. Te pszenite 5 ton, 6 osiągałem maksymalnie na takich naszych ziemiach i więcej nie dało rady uciągnąć. Dokładnie. No zobaczymy. Trochę deszczu w czerwcu i wtedy można było powiedzieć, że... No ale zobacz, no przecież u nas nie pada, nie chcę, nie, ojciec mój to ma wszystko popisane, zadowane, ja nie mam, ale wydaje mi się, że tu jest grubo ponad miesiąc, jak nie pada nic. No, miesiąca nie pada. Jak będzie tak dalej, no to... Pójdziemy jak nauczyciele strajkować po, ile tam podwyżki? 1000 zł czy 2? 1000 do krowy. 30%. 800 do świnioka, 5 dych do kury, nie wiem tam, co jeszcze do czego. Do hektara jeszcze. No do hektara, to swoją drogą wyschło i tak dalej. No dobra. To pole widzimy, słuchajcie, to fajnie dość wygląda. Tutaj ma dużo chwasty, po kukurydzy też jednak te opryski wcześniej gdzieś tam zwalczają, klasują. Jeszcze, jak widać, też zostały korzenie. Nie ma tych resztek dużych, rozłożyło się w większości. No, a naprawdę, wiesz, było dość, jak orałem, było dość suchawo, jednak... Kiszonka czy ziarno? Ziarno. Ziarno. No to czyściutko jest po ziarnie, zobacz, no to się trafi, ale to mnie naprawdę było, słuchaj, suchawo jak orałem i no przykrywa dobrze, ale agregatem coś tam wyciągniesz, nie? No tak. Jak masz jeszcze, jak niektórzy, no nie mam niestety ja na razie, jak mają z wałem i to dociska tak jak u was, czy coś dociska, no to by tego nie było na wierzchu, tak? No tak, kukurydza na ziarno przede wszystkim dobra przystawka, żeby dobrze to pocięła. Nie, no było dość fajnie, ale przede wszystkim ja też patrzę, tak jak wcześniej przy urce mówiłem, że pług jest też bardzo ważną rzeczą. Ja widzę, jak to szorzą niektórzymi pługami, to nie wiem. Całe kupy leżą na tych polach, pościągane, pod... Ty, a ja... nie wiem, czy tutaj, czy się jeździłem gruberem, czy... Bo niektórych pól w ogóle nie jeździłem gruberem, olałem na raz. I tam, że w ogóle prawie gdzieś tam, no bardzo rzadko, może gdzieś na poprzeczu, gdzie, czy kombaj jak stanął, wysypywał gdzieś tam, może gdzieś coś, gdzieś może się trafiło, nie powiem. Ale tak elegancko jest, nie? Ładno,
fajnie. Cmentarz z daleka widać. Kościół też, może bardziej miłe widoki, jak Patryk tam jest. Jeden z większych kościołów. No, naprawdę, jest mega duży. A zimny... Ale jeden z moich klientów ma, wiesz, wam ławeczki w kościele, czy coś, jakieś drewno. Tak, ławki będą zmieniane. Tak. Też tam, nie wiem, z kim tam ksiądz uzgadniał. No już są to takie leciwe te ławki, nawet jeszcze wyższe. Te starsze, najstarsze ławki pamiętają czasy, gdy co bogaci włościanie mieli swoją ławkę ze swoim, wiesz, z napisem. Jak ktoś sobie jest zwykły tam usiadł, no to przyszedł gościu za ucho i śwe, wypadł z ławki, nie, bo to moja, nie? Pewnie, że wam, że teraz nikt nikomu nie broni, by ktoś chciał kupić jedną, wstawić. Pewnie byłoby mile widziane ze strony księdza proboszcza, nie? Dlaczego nie? Wszystko jest dla ludzi. Pewnie, no z tym bardziej, że to są koszty, bo ławkę zrobić musisz z dębu czy czegoś tam z jesiona, nie wiem, nie? To, to ma na lata służyć. Te drzewa to bardzo drogo, żeby coś fajnego dostać tam. Słuchaj, teraz może taki temat nie rolniczy, ale w ostatnich wydarzeniach. Były przecież związane z pożarem katedry Notre Dame. Mhm. Miałem okazję być, mam jeszcze zdjęcia. Zjadę do tyłu, także pamiątkowy już. Takiego drugiego nie będzie. I co było powiedziane, że budowali to ile? 100? Coś takiego lat, tak? I teraz jeden powiedział tam chyba mąż Salmy Hayek, co tam ma tę jakąś markę kosmetyczną najdroższą, czy tam jakąś, da 100 milionów euro. Ktoś tam da, ktoś tam da, ktoś tam da, tak? Pieniądze uzbierają, a ktoś się, mądry się odezwał, dobra. Ciekawe skąd będą tyle dębowego drewna, ile tam poszło przez te lat. Oni czekali, dlatego tyle trwało też, bo dęby nie mieli, tyle wiesz. Dąb sezonowany na taką, wiesz, budowlę, nie? Ja wiem, że świat jest duży i dębu gdzieś tam można sprowadzić, ale ciekawe, czy tyle mówi, wiesz, teraz są suszarnie może bardziej, ale mówi, no ciekawe, czy to... Mówimy o 5 latach do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, ale eksperci mówią, że 30. No właśnie. Poczekamy, rzucać, wiesz, słowa na wiatr, to każdy jeden sobie potrafi, nie? Tylko robić nie ma komu, jak mówi Ferdynand Kiepski. U nas jeden robi, a dwóch stoi. A dwóch się opierdala, trzeba brzydko tak powiedzieć. No, no ale nie no, gdyby to był, wiesz, większy traktor z siodełkiem, byśmy mogli sobie pojeździć tam popatrzeć. Jeżeli, powiem tak, nie chce mi się tam upychać w tej kabinie razem z Patrykiem i jemu tam też przeszkadzać. Jeżeli będzie zainteresowanie na filmie, ktoś by chciał zobaczyć, jak działa dokładnie ten komputer, brawo, tak? Brawo 400. Brawo 400, to wtedy gdzieś tam wsiądziemy sobie, czy Patryk sam nawet pokaże. Może o, jeżeli, albo może pokazał właśnie jak to działa, będzie bliżej to dostępne, tak? My po prostu chcemy pokazać jak wygląda zabieg, jak wygląda trochę zboże. Trochę tych będzie na pewno. O, i będzie właśnie. Jeżeli oczywiście popada, bo jeżeli będzie padało, no to... No ale na zielsku musimy opryskać, jeżeli dalej nie będzie padać, to uważam, że jest to termin taki optymalny, chyba mi się wydaje, nie? Mhm. Którym możemy to zrobić. Termin to jesienny. No to tak, ale to wiesz, czasami jest nawał innej pracy i nie da rady się zrobić, tak? My u siebie polecamy zabiegi jesienne, a sami wiosną pryskaliśmy. No widzisz, ja też przeżyta zdążyłem opryskać jesienią. No i święty spokój, że tak powiem, nie? Tylko trzeba się liczyć z tym, ja tak mówię, przynajmniej tak jak ja myślę, że jeżeli masz pewną odmianę, że przetrwa, jest zimnoodporna, rozodporność ma wysoką, to z Bogiem sprawa i tak jak mówisz, jesienny jest najlepszy. Ale jeżeli na przykład byłem świadkiem kilka razy u sąsiada, że zasiał pszenicę, dobra, odporność spada, to jeszcze, że stracił i pszenicę, to jeszcze oprys, nakład jakiś tam poszedł w plecy wszystko. Dlatego nie? Się ubezpieczę te plantacje. No, to jako samą plantację tak, ale wiesz, do uprysku nikt ci nie zwróci, no, nie? To... Tak jak powiedziałem, najlepszą, najszybszą inwestycją jest alkohol, która się zwraca w małych ilościach. Na święta, blisko są święta, nie wiem, czy się uda w blok wrócić. Pewnie już nie, bo prędzej pójdzie się w kukurydzy. U siebie mam już kukurydzę zasianą. Padek jeszcze nie, ale myślę, że kiedy będzie się, po świętach pewnie już, nie? Piątek planujemy, mam tak zaplanowane.